Dobra, zaczynamy. Może ja zacznę. No to zaczynaj, o, bez pytania zaczynaj. Nie, nie, wiadomo, żartowałem. Gratulujemy wygranej, opowiadaj na gorąco, jak ten pojedynek z twojej perspektywy wyglądał. Dziękuję za gratulacje. Jak z mojej perspektywy to wyglądało? Troszkę zmęczyłem, przepaliłem się za późno na rozgrzewce. I troszkę mnie zadyszka zapała, ale pojedynek z tego, co mówią ludzie, co zdążyłem wychwycić wśród publiczności, podobał się, był dynamiczny, szybki, dużo ciosów padało. No i fajnie, bo to taka reklama kickboxingu bardzo dobra. Miałam wrażenie, że byłeś na dużo większym luzie niż twój przeciwnik, a ty jak czułeś, że on był bardziej spięty od ciebie? Tak, tak, czułem, że Denis jest bardziej spięty, że bardziej siłowo boksuje, troszkę poszedł w jego grę. Troszkę niedobrze, bo mogłem troszkę bardziej to jakby poczarować, troszkę więcej umiejętności moich użyć, ale luźny, staram się być luźny, staram się zmieniać tempo raz mocniej, raz luźniej, raz dalej, raz bliżej, tak się chciałem troszkę jakby, tak troszkę się obyć jeszcze z ringiem, z klatką. A jaki miałeś pierwotnie plan na tę walkę? Plan był taki jak jest teraz, tak jak był teraz, to znaczy walczyć sobie, właśnie zmieniać sobie dystans, różne warianty popracować i chciałem to właśnie zrealizować, co się udało. Rywal liczył na kolana, liczył na łokcie, widać było, że często próbował, przetrwałeś to, siła doświadczenia, rozumiem. No na pewno tutaj moje doświadczenie miało na pewno znaczenie duże. Rywal, no Denis, młody chłopak, ambitny, za co mu dziękuję za walkę, ponieważ wysoko poprzeczkę postawił, starał się jak mógł, co mnie cieszy bardzo. Jakie plany teraz, jeżeli możemy zapytać? Tak naprawdę nie mam planów, zobaczymy co przyniesie czas. Na pewno odpocząć, ponieważ walka pierwotnie miała być z Dominikiem. Dominik ma kontuzję, Dominik Zadora ma kontuzję. Denis wszedł w ostatniej chwili na walkę. I co? I troszkę mi to podłamało. I tak naprawdę, no Denis, młody chłopak, on nie miał nic do stracenia. Bez ciśnienia on przegrał walkę, nie ma żadnego ciśnienia, on ma lekcję. A gdybym ja to przegrał, to by się sypały gromy z jasnego nieba na mnie. Ale ty jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem i można powiedzieć, że z niejednego pieca, chleb jadłeś. To też w takiej sytuacji, co byś poradził młodym zawodnikom, którym też rywal wypada? Jak swoją głowę należy w takiej sytuacji nastawić, aby no, nie dać się ponieść gdzieś tej niepewności tego, co może czekać w związku z nowym rywalem? Ci powiem szczerze tak, poradzić coś jest ciężko. No tak, ja sobie sam to mówiłem. Pomimo moich praktycznie 50 walk zawodowych i kupy amatorskich walk, było to dla mnie bardzo ciężkie. Mnie to bardzo zdemotywowało. Tak naprawdę, gdy się dowiedziałem o tym odwołanej walce pierwotnie, to odechciało mi się w ogóle walczyć. Dopiero żona mnie do porządku przyprowadziła, skrzyczała, zjebała mnie, żebym nie robił ja i żebym zachował się jak profesjonalnie. No bo to jest takie, no czekasz na coś cały czas, żyjesz tym, nagle ci to odpada. No i tak jak mówię, Denis, młody chłopak, tutaj mógł dużo zyskać. Ja musiałem sobie najpierw z moją głową poradzić i to... Co polecić młodym? No to trzeba się wziąć w garść i po prostu trzeba sobie to pewne rzeczy wmówić, nie? I robić to, co się robi, podejść do tego profesjonalnie. Przed pierwszą walką z Zadorą faworytem nie byłeś, natomiast po tej wygranej, po bardzo cennym zwycięstwie, jak odczułeś w social mediach ten odzew fanów w związku z tym drugim pojedynkiem? Czy fani byli przekonani, że i tym razem sobie po prostu poradzisz? Myślę, że część kibiców Dominika była na pewno przekonana, że on wygra, a część ludzi no, patrzyła na to tak chłodnym okiem i też widziało, że ja wygram, więc według mnie była szanse były na pewno równe. Co mogę powiedzieć, no z Dominikiem pierwsza walka to była, ja walczyłem z zawodnikami naprawdę, z mistrzem Glory, z mistrzem Kaiden Max, z mistrzami Infusion walczyłem, tych walk toczyłem na wyjazdach, bo to nie były walki w Polsce. Jeździłem, pakowałem mandżury, jechałem do Holandii, do Belgii, do Japonii, do Tajlandii, jechałem i walczyłem i tutaj nie było. Z miły trzeba było to robić, więc to jest taka moja broń. Śmieją się chłopaki, ci co mnie znają w klubie, ci co mnie tak kojarzą, to że jestem jak pirania, taka wredna, chuda pirania, która się dożyna do swoich przeciwników i ich męczy. I to jest taki mój styl, nie? W którym momencie ty się już dzisiaj dowiedziałeś podczas walki, że ten pojedynek będzie na twoją korzyść? No od samego początku gdzieś myślałem, że Denis na mnie rzuci, że będzie chciał mocno ruszyć. Jednak on nie rzucił na mnie mocno, ja kontrolowałem tę walkę od pierwszej do ostatniej rundy. Starałem się jakby trzymać jego na plecach, żeby miał klatkę na plecach, siatkę. I wtedy wiedziałem, że ta walka się prędzej czy później, że wygra ją mnie albo czasem, albo punktowo. Denis wytrzymał szacunek jeszcze raz, także tak to wyglądało. Jakbyś miał porównać organizacyjnie Babylon i Fan, co ci się bardziej podoba? Babylon mi się bardziej podoba, bo było bliżej mnie, w Zakopanem była ładna pogoda, słoneczko, a Fen jednak jest dużo większą organizacją, zasięgi ma dużo większe, dużo więcej kibiców się śledzi to, więc myślę, że obydwie organizacje są bardzo równe i tutaj nie ma lepsza czy gorsza.
Piotrów, ale to pozwól, że jeszcze pociągnę ten temat Dominika Zadory. W związku z tym, że ty pierwszą walkę wygrałeś, można powiedzieć, że druga jest ci niepotrzebna. Oczywiście oprócz prestiżu, który na pewno będzie bardzo duży, to też czy ty chciałbyś jednak mimo wszystko doprowadzić do tej drugiej walki? No przede wszystkim chciałbym, żeby Dominik był zdrowy, życzę mu tego z całego serca, żeby chłopak wyzdrowiał, wyprowadził się, doprowadził do porządku. A czy druga walka? No czas pokaże, zobaczymy jak się to potoczy. Ja zrobiłem to z jednego względu, ten rewanż wziąłem. Ja nie dyskutowałem dużo, padła propozycja, tam pieniądze też nie były jakieś gigantyczne, nie było jakieś nie wiadomo co, więc ja jestem sportowcem, nie? Ja trenuję od 20 lat, praktycznie mam tych walk amatorskich mnóstwo. Większość z Was nawet nie wie, jak to wyglądało dawniej, bo jechało się na zawody, spało się gdzieś w piworach, w jakichś tanich domkach. Ja to robię praktycznie od dzieciaka to robię i ja żyję sportem, ja jestem sportowcem, więc tym bardziej walki sportowe mnie kręcą. I dlatego myślę, że jak była druga oferta, no to rozpatrzymy, pomyślimy. Nie planuję żadnych, jakichś dalekosiężnych planów. Żyjesz sportem i sport też organizujesz. To też czy w tym roku jeszcze twojej gali możemy się spodziewać? Raczej nie. Raczej sobie na wakacje pojadę, odpocznę. Nasza gala myślę, że zrobimy w przyszłym roku, jak się wszystko uda. Do przygotowania wracasz do Holandii, czy zostajesz w Polsce? Teraz sobie wrócę do Polski, znaczy do Polski, do domu wrócę. Spędzę czas z rodziną, bo przez te 2-3 miesiące rodzina była troszkę na bocnym torze. A do Holandii myślę, że pojadę w początkiem roku. Przego. Na sam koniec mówisz, że walki cię kręcą, a kręcą cię bardziej walki kickbokserskie w klatce czy w ringu? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo różnie zanim do tego podchodzą. Jaka różnica jest? No w ringu się całe życie biłem w ringu i ring mi się bardziej podoba, bo są narożniki, można kogoś zamykać. Klatka jest troszkę większa, ale ma swój klimat z tego względu, że jak dla mnie na te moje patrzy 200 walk wszystkich, no to ma to dla mnie takie znaczenie, że jest coś innego, jakiś inny bodziec i to jest dla mnie fajne. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.